Cześć. Kurczę, jakie to jest ciężkie. Adam Brosek, komiks polski od Łapi Grosza do Funky Kowala. Historia komiksu polskiego do roku 1989. Wydawnictwo Huta 19. Cena? Jedyne 499 zł. Zobaczmy, co dostaniemy za te pieniądze. Na początek małe porównanie. Idąc od prawej, mamy twardo okładkowe wydanie zbiorcze Zygmuntu, standardowy amerykański omnibus, album od Ongresa, tytuł w formacie Libre Edition z Dark Horse, powiększony album od wydawnictwa Lost in Time i komiks w formacie Gallery Edition z Marvela. Teraz dobrze widać, z czym mamy do czynienia. Jeżeli chodzi o wysokość, szerokość i cenę tej książki, to przebijają ją tylko pewne ekskluzywne wydania. Okładkę chroni gruba obwoluta z potężnymi skrzydełkami, jeżeli więc ktoś postanowi nie zdejmować jej w trakcie czytania, to ma gwarancję, że pozostanie ona cały czas na miejscu i nie będzie się zsuwać. I teraz być może zapytacie, dlaczego ktokolwiek miałby czytać książkę nie zdejmując obwoluty? No cóż, widzicie, podobnie jak w przypadku kolekcji Topiego z wydawnictwa Lost in Time, tutaj też mamy do czynienia z okładką typu Soft Touch. Dziękuję Łukaszowi Malendzie za przypomnienie tej nazwy. Jest niemiła w dotyku, brudzi się i bardzo łatwo odkształca. Książka liczy 684 strony i została wydana na świetnej matowej grubej kredzie. Jeżeli chodzi o szycie i klejenie, to początkowo byłem zachwycony, bo sprawiało wrażenie bardzo solidnego, a przy tym książka ładnie się otwierała i można było ją czytać na płasko. Kiedy jednak dotarłem do połowy, stało się to. Kiedy zauważyłem, co się dzieje, próbowałem kontynuować czytanie, trzymając książkę w ten sposób, ale przy pozycji o tym formacie i tej wadze całkowicie zabijało to przyjemność z lektury. Przy kręceniu tego filmu zauważyłem, że klejenie i szycie wyglądają coraz gorzej. Na razie jednak wszystko się trzyma, zobaczymy, co będzie dalej. Ciekawostka. Wydawca starał się o dofinansowanie dla tego tytułu z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura 2022. Nie udało się, książka dostała 70 punktów na 100 możliwych i zabrakło zaledwie 4, żeby otrzymać wsparcie. Komiks polski od Łapi Grosza do Funky Kowala. Historia komiksu polskiego do roku 1989. Kto wymyślił ten tytuł? Chyba nie autor, który we wstępie informuje, że niniejsza praca poświęcona jest dziejom polskich historii obrazkowych, a następnie szczegółowo wyjaśnia, co rozumie przez to pojęcie i dlaczego nie jest ono równoznaczne ze słowem komiks. Warto też zauważyć, że albumy z przygodami Funky Kowala ukazały się w 1987 i 1988 roku. Natomiast w 1989 wydano na przykład Wyspę Skarbów, Pierścień Tutenchamona czy Tomka Grota. Być może wydawca postanowił zastąpić zwrot historie obrazkowe bardziej jednoznacznie kojarzącym się słowem komiks, aby skrócić nieco tytuł. Nie da się też ukryć, że Funky Kowal jest postacią znacznie bardziej znaną niż jakiś tam Tomek Grot, a więc wrzucenie go na okładkę wydaje się uzasadnione, przynajmniej z marketingowego punktu widzenia. Zakładam, że brzmienie tytułu zostało jednak uzgodnione z autorem i przestaję się już szczepiać, przechodzimy do spisu treści. Kolejne okresy naszej obrazkowej historii autor podzielił na 7 rozdziałów. Obejmują one czasy rozbiorów, międzywojnia, II wojny światowej, okres stalinizmu i rządów Gomułki, Złoty wiek. Tu na chwilę się zatrzymam. Zaskoczyło mnie, że u autora ten okres rozpoczynający się od debiutu Kapitana Żbika kończy się w 1981 roku. Do tej pory zakładałem, że to określenie obejmuje czasy aż do początku lat 90., ale też nigdy wcześniej nie zastanawiałem się nad wpływem wprowadzenia stanu wojennego na nasz rynek komiksowy. Ostatni rozdział opisuje lata mojego dzieciństwa i być może przez to, że większość wymienionych w nim komiksów jest mi dobrze znana, był on dla mnie najmniej interesujący. Zresztą mam wrażenie, że autor potraktował tę część dosyć skrótowo. Oprócz wprowadzenia od wydawcy, wstępu i posłowia, dostajemy też krótkie biografie 7 wybranych twórców komiksowych, bibliografię, indeksy tytułów, postaci i nazwisk. W samych rozdziałach praca ma układ problemowo-chronologiczny. Na wstępie do każdego z nich autor przedstawia ogólne uwarunkowania, w jakich powstawały polskie opowieści obrazkowe, a następnie przechodzi do opisów kolejnych tytułów. Zostały one pogrupowane w osobnych kategoriach, czyli opowieści obrazkowe ukazujące się w prasie dla dorosłych, historyjki obrazkowe w prasie dziecięcej oraz wydawnictwa, które czasami są samoistne, a czasami samodzielne, a potem znowu samoistne i znowu samodzielne. Ogólnie chodzi o wydawnictwa zeszytowe i albumowe. W ramach tych podrozdziałów mamy jeszcze kolejne podpunkty, ale nie będę się już w nie zagłębiał.
Jeżeli wydaje się wam, że jest to skomplikowane, to zapewniam, że to tylko pozory. W rzeczywistości tak szczegółowy podział bardzo pomaga w lekturze, bo zamiast mierzyć się od razu z masą tytułów, nazwisk i dat, dostajemy je w łatwych do przyswojenia fragmentach, a te z kolei ładnie łączą się ze sobą, dając nam pewien obraz kolejnej epoki. Autor poświęcił każdej pozycji trochę miejsca, opisując ją czasami w kilku, czasami w kilkunastu zdaniach. Oprócz tego znajdziemy tu też informacje o twórcach, a także różne ciekawostki, które urozmaicają tekst. Nie jest to jednak praca opierająca się na anegdocie i osobistych wspomnieniach. Komiks polski to napisana przystępnym językiem publikacja naukowa. Nie potrafię stwierdzić, czy każdy z wymienionych w książce komiksów został w jakiś sposób zilustrowany, ale w większości przypadków, jeżeli pojawia się jakiś tytuł, to możemy też zobaczyć jego przykładową planszę lub okładkę. Za opracowanie i wybór ilustracji odpowiada Darek Rządkowski, autor sztuk teatralnych i komiksów, uczestnik japońskich eksperymentów dotyczących natury czasoprzestrzeni, znawca zaginionych obrzędów folklorystycznych, doktor sztuki i dwukrotny zwycięzca w konkursie na najpiękniejszy balkon. To nie żart, to notka biograficzna ze strony tygodnika Przekrój. Wracając do naszej książki, za wykonaną przy niej pracę Darek Rządkowski powinien otrzymać duże brawa i przelew na pokaźną sumę. Ilustracje prezentują się świetnie. Bardzo chciałbym wiedzieć, ile czasu trzeba było poświęcić na opracowanie skanów, żeby uzyskać taką jakość. To, o czym mógłbym podyskutować, to kryteria wyboru poszczególnych ilustracji i przesłanki stojące za decyzjami, które z nich dać w większym, a które w mniejszym rozmiarze. Przykładowo, przy całym szacunku dla Zbigniewa Kasprzaka, zamiast pełnostronicowej ilustracji z Człowieka bez twarzy, wolałbym zobaczyć powiększoną do tych rozmiarów planszę z Larixa. I tutaj nawet nie chodzi o to, który styl rysowania bardziej mi się podoba, po prostu parę stron dalej mamy następne dwie całostronicowe plansze tego rysownika i wydaje mi się, że przy takiej ilości omawianych tytułów one by w zupełności wystarczyły. Uważam też, że z niektórych ilustracji można było zrezygnować. W liczącym 269 stron rozdziale 6 tekst Adama Ruska znalazł się na zaledwie 76. Czasami jest to cała kolumna, czasami jeden akapit, a zdarzyła się nawet strona z zaledwie jednym zdaniem i przypisem. Dostaliśmy za to w tym rozdziale sporo okładek i przykładowych stron z Kapitana Żbika i Kapitana Klosa, a więc serii dobrze znanych i wznawianych. Myślę, że spokojnie można by ich kosztem nieco odchudzić tę książkę, ewentualnie wykorzystać to miejsce na pokazanie plansz z mniej popularnych lub wręcz z zapomnianych komiksów. Za design książki odpowiada hiszpańskie studio Odrod. O kolorystyce i czciące się nie wypowiem, jednym się spodoba, innym nie. Chciałbym za to zwrócić waszą uwagę na to, jak wyglądają niektóre strony. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to duża ilość wolnego miejsca. Rozumiem, że przy takiej ilości materiału najgorsze, co można było zrobić, to poupychać gęsto tekst i ilustracje. Wolna przestrzeń, zwłaszcza w takim albumie, jest konieczna, aby jego zawartość prezentowała się czytelnie, tak jak na przykład na tej stronie, albo na tej. Lub tutaj. I tutaj. Niestety bardzo często tego wolnego miejsca jest po prostu za dużo, co sprawia, że tekst i ilustracje zdają się zawieszone w pustce. Zwróciłem też uwagę na pewien brak konsekwencji. Spójrzcie na podpisy pod ilustracjami. Czasami są na górze, czasami na dole. Czasami na dole i na górze, a czasami na górze i na dole, a nawet na górze i z boku. Bywa i tak, że z niewiadomych względów podpis ilustracji znajduje się na stronie obok i nie, nie chodzi o to, że inaczej wszedłby na dolny margines, bo spójrzcie tutaj i tutaj. Jak widać, można było spokojnie umieścić go na dole strony. Kolejna zagadka. Dlaczego niektóre podpisy przy pełnostronicowych ilustracjach wyrównano do prawej, a inne do lewej? Domyślam się, że tutaj właśnie z tego powodu zrezygnowano z podania numeru strony. Podobnie zresztą stało się w jeszcze kilku miejscach. W porządku, to wszystko jest zapewne jakimś zamysłem artystycznym, którego zwyczajnie nie rozumiem, ale niech mi ktoś wyjaśni. Dlaczego w książce nie wyjustowano tekstu? A skoro wspomniałem o tekście, były one jednak przeważnie spolszczonymi przedrukami z wydawnictw obcych, najprawdopodobniej niemieckich. Często zresztą publikowano je w kalendarzach dla ludu polskiego, ukazujących się na terenie polskiego Śląska. Tylko w tej ostatniej rysunki uzupełniono tekstem prozatorskim, w pozostałych podpisy, nieraz obszerne, były rymowane.
Czy naprawdę w żaden sposób nie dało się zmieścić tych zdań na jednej stronie? Czasami tekst idzie jedną wąską kolumną, nawet jeżeli obok jest niewykorzystane miejsce, ale czasami ta kolumna robi się szersza, a czasami dzieli się na dwie wąskie. O, zobaczcie, następna strona bez numeru. Rozmieszczenie w książce takiej ilości ilustracji, różniących się od siebie formatem i układem, musiało być bardzo trudnym zadaniem. Widać, że przy projektowaniu tego albumu pewne kompromisy były nie do uniknięcia i rozumiem, że w konsekwencji niektóre strony mogą prezentować się gorzej od innych, ale rozmawiamy o książce za 499 zł. Czy naprawdę nie można było zrobić tego lepiej? Nawet, i tutaj się powtórzę, kosztem usunięcia niektórych ilustracji i zdjęć? Oceniając samą zawartość, mogę powiedzieć, że ta publikacja zrobiła na mnie ogromne wrażenie i bardzo żałuję, że nie mogę w pełni cieszyć się z jej zakupu. Te odklejające się strony, to szycie, które wygląda jakby lada moment miało puścić, naprawdę mnie niepokoją. Jeżeli ogląda mnie ktoś, kto też kupił tę książkę, to bardzo proszę, napisz mi, jak prezentuje się twój egzemplarz. Czy tylko ja miałem takiego pecha? A może to nic takiego i niepotrzebnie panikuję? Mam nadzieję, że właśnie tak jest. A wszystkich widzów proszę również o polubienie tego filmu, dzięki czemu będzie się mogło o nim dowiedzieć więcej osób. Serdecznie dziękuję. Jeszcze jedna sprawa, cena. Osoby, które zadeklarowały chęć zakupu książki, zanim stała się ona dostępna w sprzedaży, musiały zapłacić za nią 400 zł. Dzisiaj jest to już 499 zł, na żadne promocje nie trafiłem. W zamian otrzymujemy ogromny format, świetny papier, doskonałej jakości skany i opisane przystępnym językiem wyniki badań autora. Gdyby nie to nieszczęsne klejenie, powiedziałbym, że książka jest zdecydowanie warta pieniędzy, które na nią wydałem. Zdaję sobie jednak sprawę, że 490 zł to dla wielu cena zaporowa i dlatego przyłączę się do głosów osób, które sugerują, że może trzeba było to wydać inaczej. Zmniejszyć format, dać mniej ilustracji, rozbić książkę na dwa tomy, postarać się jakoś zbić tę cenę, albo przygotować dwie publikacje, jedną chociażby w postaci e-booka z samym tekstem Adama Roska i drugą w takim ekskluzywnym wydaniu, niech czytelnik ma wybór. Nie wiem, na ile te opcje były realne i czy w ogóle je rozważano. Obawiam się natomiast, że z taką ceną i z ograniczonym nakładem pierwsza próba syntezy dziejów polskich historii obrazkowych trafi na półki nielicznych kolekcjonerów zamiast do szerokiego kręgu odbiorców. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli tylko czas pozwoli, to kolejny odcinek pojawi się pod koniec przyszłego tygodnia. Do usłyszenia. Cześć.